Masz problem z garbieniem się, chcesz pozbyć się bólów pleców i wyprostować swoją sylwetkę? Temat garbienia się jest mi bardzo dobrze znany, bo sam przez wiele lat garbiłem się. Do tego od ponad 10 lat pracuję z klientami i pomagam im się prostować. Jako trener garbienie wpływa na bardzo wiele rzeczy w negatywny sposób. To nie tylko efekt wizualny, ale też zdrowotny. Jeżeli się garbisz, po jakimś czasie pojawiają się bóle kręgosłupa, wady postawy. Garbienie wpływa na technikę ćwiczeń. Na przykład, jeżeli garbisz się, nie będziesz dobrze wyciskał na klatkę i tak dalej. Czyli to jest bardzo ważny temat dla twojego zdrowia i sylwetki. I w tym nagraniu podam ci konkretne sposoby, jak pozbyć się garbienia, pozbyć się okrągłych pleców. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to rozluźnić przykurczone mięśnie. I mięśnie, które są właśnie przykurczone, możesz to sobie wyobrazić na zasadzie sprężyny. Mamy sprężynę i normalnie sprężyna jest w takiej odległości, ale ona może być przykurczona, zmniejszona. I te mięśnie to jest tutaj mięsień obojczykowo-sutkowy oraz piersiowy. Ale w wielkim skrócie możemy powiedzieć, że przykurczona jest klatka piersiowa, tutaj cały przód. I właśnie to przykurczenie ciągnie mięśnie do przodu, no i pojawia się garb. Dlatego trzeba je rozmasować, rozluźnić, aby wróciły do swojej normalnej długości i żeby sylwetka zaczęła się prostować. Jak to możemy zrobić? Żeby rozluźnić te mięśnie, mamy różne sposoby. Pierwszy to jest rolowanie. Rolować możemy kulką, rolować możemy dowolnym tak naprawdę przedmiotem. Chodzi o to, żeby tutaj naciskać i rozbijać, rozluźniać te mięśnie. I możesz to zrobić sobie sam różnymi ćwiczeniami. Regularnie robiłem to wtedy na przykład codziennie, albo zawsze przed treningiem, albo zawsze po treningu. Ważne, żeby to robić regularnie. Albo możesz też korzystać z pomocy specjalisty, iść do masażysty, iść do fizjoterapeuty, który rozluźni ci to mocniej. Ale wtedy musisz się nastawić na to, że jak za jednym razem bardzo mocno to będzie rozluźniane, no to przez kilka kolejnych dni będzie ból. Mogą pojawić się problemy też z ruszaniem, że tak to nazwę. Więc masz dwie opcje do wyboru, ale od tego powinieneś zacząć. Jeżeli to już zrobiliśmy, to przechodzimy do kolejnego etapu. Jest to mobilizacja mięśni. Mobilizacja polega na powrocie do odpowiednich zakresów ruchu. I zaczynamy od ćwiczeń na otwarcie klatki piersiowej i zwiększenie tutaj zakresu ruchu w barkach. Dzięki temu twoja zdolność do poruszania się w pełnych i bezbolesnych zakresach ruchów się zwiększy. I jedno z najlepszych ćwiczeń, które możesz wykonać, to jest Spider-Man. Leżąc płasko na ziemi, w pełni wyprostuj przed sobą ramiona oraz połóż płasko złączone nogi. Na wydechu w tym samym czasie unieś nogi, ramiona i klatkę piersiową maksymalnie do góry. Przeprostowane plecy utrzymuj przez kilka sekund na wdechu, a następnie powoli opuszczaj korpus do pozycji wyjściowej. I to ćwiczenie powtórz 10 razy. Kolejne ćwiczenie, które polecam ci wykonać, to agrafka. Spróbuj spleść swoje dłonie za plecami, jedną rękę unosząc do góry, a drugą pozostawiając na dole. Powtórz tą czynność 10 razy na każdą rękę. Jeszcze jedno ćwiczenie, które aktywuje łopatkę i mięśnie tutaj podłopatkowe. Ćwiczenie V-Rise. Priorytetem w tym ćwiczeniu jest dobre ściągnięcie łopatek do siebie jeszcze przed wykonaniem ruchu. I pamiętaj, aby utrzymywać je blisko w momencie unoszenia rąk. I powtarzamy trochę więcej razy, 12 do 15. Na samym początku robimy to ćwiczenie z własną masą ciała. Z czasem możemy dorzucić jakieś obciążenie na minibandach albo powerbandach. Kolejny etap to wzmacnianie osłabionych mięśni. Jak już zapewne zauważyłeś i ci to tłumaczyłem, mamy przykurczony tutaj przód, przykurczoną klatkę. Więc klatka jest przykurczona i ciągnie do przodu. To powoduje, że mięśnie z tyłu, mięśnie pleców się osłabiają i się rozluźniają i są słabe. Tak naprawdę garbienie można nazwać takim dysbalansem w mięśniach i naszym celem z jednej strony jest rozluźnienie tutaj przodu, tak jak już ci wcześniej tłumaczyłem, ale też wzmocnienie pleców, wzmocnienie tyłu, żeby one ciągnęły nas do tyłu i dzięki temu sylwetka się wyprostuje. Robimy to przez odpowiednie ćwiczenia i takie najlepsze to jest wiosłowanie albo na przykład ściąganie klatki piersiowej wyciągu górnego. Więc pokazałem ci najważniejsze etapy i jak to teraz wszystko połączyć. Przykładowo, jeżeli trenujesz na przykład 3 razy w tygodniu, to przed każdym treningiem możesz rzucić się rozluźnianie i mobilizację mięśni, mobilizację, aktywację. To przed każdym treningiem sobie robisz, poświęcasz na to do 10 minut, to jest wystarczające. I to nam załatwia pierwszy i drugi etap. I trzeci etap, czyli wzmacnianie, skupienie się na plecach. Co ja polecam ci zrobić, to jeżeli masz swój plan treningowy i tam, nie wiem, masz na przykład wyciskanie na klatkę, później masz jakieś plecy i inne ćwiczenia, to
wrzucić na początku treningu plecy, tak żeby zrobić niejako priorytet tych pleców, żeby skupić się na wzmacnianiu pleców bardziej niż inne partie. Czyli pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, to na początku treningu robić plecy, ale jeżeli nie masz treningu pleców w swoim treningu albo jest rzadko ten trening, na przykład raz w tygodniu, to możesz też zwiększyć częstotliwość tych treningów. Czyli jeżeli teraz robiłeś plecy raz w tygodniu, a klatkę na przykład katowałeś 3 razy w tygodniu albo 2 razy w tygodniu, no to teraz dorzucasz 2 treningi pleców i 1 albo 2 treningi klatki. Tak, żeby po prostu całościowo w Twoim planie treningowym było więcej treningów na plecy, na wzmacnianie pleców niż na klatkę. I tak naprawdę po tygodniu, po 2 już zobaczysz pierwsze efekty. Twoja sylwetka zacznie się prostować, będziesz się lepiej czuł, bo klatka zacznie się otwierać. Więc te pierwsze zauważalne efekty powinny być szybko, jeżeli wszystko dobrze robisz, jeżeli skupisz się na tym. Więc takie proste rzeczy wystarczy zrobić i już za jakiś czas możesz pożegnać się z garbieniem. Oczywiście może też być tak, że twoja sylwetka już jest bardzo, że tak powiem, przykurczona i same takie ćwiczenia nie pomogą. Wtedy warto też się skonsultować z fizjoterapeutą, żeby on jeszcze pomógł wzmocnić ten proces, żeby to przebiegało szybciej. Tutaj podaję ci takie ogólne wskazówki, które działają dla większości osób. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o takim aspekcie psychologicznym, że prawidłowa postawa to jest też nasza głowa, nasze samopoczucie. To, że czujemy się pewniej, jeżeli człowiek jest przygarbiony, gdzieś tam skurczony, to wpływa na pewność siebie, to wpływa na samopoczucie. Jeżeli zaczynamy się otwierać, klatka idzie do przodu, to szczególnie u facetów to robi dużą różnicę w postrzeganiu przez inne osoby, ale też postrzeganiu nas i naszej pewności siebie wewnętrznej. Dlatego ja osobiście uważam, że garbienie się u faceta to nie jest fajna sprawa i polecam ci się zająć tym jak najszybciej, jeżeli oczywiście masz taki problem. A jeżeli nie chciałbyś się sam tym zajmować albo niekoniecznie chcesz iść do fizjoterapeuty, to ja z moim teamem możemy ci rozpisać taki plan treningowy, tak wszystko ułożyć zdalnie, żebyś właśnie wyprostował swoją sylwetkę, żebyś przestał się garbić, więc my możemy nadzorować ten cały proces. Jeżeli coś takiego by cię interesowało, to napisz do mnie na priv albo wejdź sobie na moją stronę mariuszmróz.pl i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. Więc to było na tyle w tym nagraniu i do kolejnego.